Cześć Natalia i cześć wszyscy, No, którzy cześć. już zdążyli dołączyć. Ja tutaj wychodzę pierwsza z szeregu i serdecznie właśnie witam Natalię Bieniek, autorkę książki, która miała swoją premierę świeżutko, bo to sierpniowa, tak? Czyli jeszcze kiedy było lato, Dom Sekretów. No i miło mi przywitać się z mojej strony. Ja jestem autorką Macoch i Twojej winy. Zresztą Natalia pięknie tam w tle ma te dwie książki, Twoją winę i swój Dom Sekretów. Tak, może nie będę Słuchajcie, księgać w tej chwili. dokładnie. Tak. Słuchajcie, przychodzimy dzisiaj do Was z tematem, który interesuje chyba wszystkie czytelniczki. Na pewno czytelniczki naszych książek. Temat odrobinę kontrowersyjny i na pewno ciekawy, wart przegadania. Ja nawet pamiętam, że na studiach polonistycznych mieliśmy takie zajęcia i całe te zajęcia przegadaliśmy na temat tego, czym w ogóle jest literatura kobieca, czy istnieje coś takiego jak literatura kobieca. A my z Natalią gadałyśmy sobie w piątek przy kawie i chciałyśmy się zastanowić głośno, czym właściwie różni się literatura kobieca od literatury obyczajowej. I teraz ja mam takie pytanie do Natalii, bo w trakcie naszej kawy na Żoliborzu, bardzo fajnej i smacznej, przytoczyłaś ciekawą definicję literatury obyczajowej, którą znalazłaś gdzieś w meandrach sieci. Jak brzmiała ta definicja, tak? Definicja. No, to mam ją obok, więc mogę nawet ją przeczytać, bo się Do trochę źródła, tak, bo przygotowałam. Natalia ma Tak, super bo ja research. źródła lubię robić research, jak zauważyłaś. No i Tak. sobie sprawdziłam, co to tak naprawdę jest literatura obyczajowa i to jest tak definiowane, że są to książki o codzienności zwykłych ludzi, którzy przeżywają swoje wzloty i upadki, wielkie miłości i rozczarowania. Brzmi trochę jak O, opis czyli to... klanu. Aha. No, Proszę. czy ja wiem? No, tak, no codzienność zwykłych ludzi. Czyli to jest tak Tak, jakby, bo codzienność gdzieś jeszcze zwykłych ludzi. indziej czytałam, że jest książka o zwykłym Kowalskim. Jest tak, kto to No, jest na zwykły? przykład. Kowalski, tak, no na No przykład, tak. właśnie. No Natomiast właśnie. jest trochę tak, że ty i ja, nasze książki, Twoja wina, Dom Sekretów, podciąga się pod tą literaturę kobiecą. I teraz właśnie to jest to pytanie, bo literatura kobieca to też są najczęściej losy zwyczajnych bohaterek, zwyczajnych pań Kowalskich, które przeżywają swoje wzloty i upadki. Natomiast mnie się wydaje, że właśnie pierwszym taką kotwicą, która rzuca tą książkę na te głębiny tej literatury kobiecej, jest właśnie fakt, że bohaterką, że są bohaterki, że mamy do czynienia z bohaterkami. Bardzo rzadko z bohaterami są mężczyźni, a jeżeli daje im się głos, to raczej taki poboczny, drugoplanowy, albo ewentualnie oni są po prostu uwikłani w jakieś relacje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to nie wiem, literatura kobieca jest bardziej postawiona na emocje. No i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale bardzo ważny jest wątek romansowy, który jednak w tej literaturze kobiecej się przewija. Znaczy, ja ci powiem może od razu, że no może nie jestem najlepszą osobą do rozróżniania tych rzeczy, ponieważ ja osobiście jako czytelniczka mało zwracałam uwagę zawsze na takie podziały. Czytałam książki, nadal czytam książki z bardzo wielu różnych dziedzin, różne rodzaje tych książek, różne typy tych książek, różnie się to jakoś klasyfikuje. Natomiast drugorzędne zawsze dla mnie było, jaka tak naprawdę jest tak, jak jest otagowana ta książka gdzieś. No oczywiście trzeba jakoś podzielić literaturę, żeby ją móc odpowiednio sprzedawać, położyć na odpowiednich półkach w Właśnie. sklepie. No tak, no tu nie może być bałaganu, więc to na pewno marketingowcy też już dobrze wiedzą. Natomiast rzeczywiście, no to co mówisz dla mnie osobiście, no literatura obyczajowa nie równa się literaturze tak typowo kobiecej. No i literatura obyczajowa jest w ogóle bardzo bogata i ma bardzo wiele różnych odcieni. Ja bym nie chciała tego tak właśnie definiować bardzo dokładnie, co to dokładnie jest. Żeby to A nie, przeciwstawić. A nie wydaje ci No. się, że to jest krzywdzące, bo ja tak odnoszę wrażenie, że jeżeli ja jestem kobietą i napisałam książkę obyczajową, to siłą rzeczy, choćbym nie wiem, co zrobiła, to ja przez rynek jestem postrzegana jednak jako autorka literatury kobiecej. Nie ujmując jej, ale jednak w ostatnich latach
No, ja też nie, podobnie jak ty, ja czytam bardzo różną literaturę. Ja uwielbiam w ogóle thrillery, ale piszę jednak literaturę obyczajową. A dlaczego obyczajową, to powiem za chwilę. Natomiast wydaje mi się właśnie, że mamy w ostatnich latach bardzo silny taką falę literatury dla kobiet, która opowiada o kobietach, o życiu emocjonalnym kobiet. I tam się No tak. bardzo silnie na tym skupiamy. I ta literatura ma kilka cech. Cechą nadrzędną jest happy end, czyli tutaj raczej rzadko się zdarza, żeby wydarzyło się coś złego. I bardzo często te książki są też przesłodzone. I moje pytanie do ciebie, do czytelniczek, ale i do mnie samej, które ja sobie często zadaję, to jakich książek potrzebują kobiety i że jeżeli pojawia się tyle tych premier i one są bardzo ciepło przyjmowane przez czytelniczki, no to znaczy, że jednak to nie jest jakaś tam nisza na rynku, tylko to jest wielkie pole do popisu. No absolutnie tak. Czytelniczki po prostu chcą czytać historie, które dadzą im nadzieję, które O no, właśnie. pokażą im związki, relacje. No i tutaj trochę się z tobą nie zgodzę, bo to nie zawsze jest przesłodzone i nie zawsze jest taki typowy happy end. To bym mogła wymienić wiele książek właśnie z tej no, tak stworzonej kategorii, które jednak tego happy endu tak do końca nie mają. No jest tych książek bardzo dużo rzeczywiście, co pokazuje, że kobiety chcą czytać tego typu książki. Ja tutaj będę tak bardzo, można powiedzieć, liberalna, ponieważ jeśli jest zapotrzebowanie i kobiety chcą czytać takie książki, to znaczy, że one są potrzebne i dają kobietom po prostu wsparcie, dają relaks. No, każdemu daje książka coś innego. I tutaj bym była trochę dalej od takich generalizacji, bardzo podziałów takich sztywnych, że ta osoba to czyta to, tamta to czyta tamto. Są różne momenty na czytanie, myślę, że kobiety też tak mają. Są różne chwile życiowe na czytanie, są różne potrzeby. Jednego razu potrzebujesz czytać jednego rodzaju książkę, drugiego razu inną książkę. Kobiety mają to samo i też szukają no, wielu tutaj rzeczy, wielu w tym. I no, nie szłabym w taką generalizację tutaj, o, tak bym to określiła. Natomiast twoja książka też, to już wracając do twojej książki Twoja wina, która tak jak mówisz, no jest tak sklasyfikowana właśnie, no ona też tego Ja takiego też tak o niej typowego happy mówię endu trochę. nie posiada, tak? No ona nie posiada, to jest właśnie też ten przykład, mogłabym powiedzieć, Bez bo nie chcę tu spoilerów, zdradzać za słuchaj. wiele, tak? No to, natomiast też Okej. przesłodzoną książką na pewno by mnie nie nazwała. Mój redaktor Michał Nalewski mówi, że jest happy end. Trzeba mu wierzyć. Jest. A no widzisz, mężczyzna Jak tak już mówi, coś. kobieta może mieć inne zdanie, troszeczkę też, Oczywiście, no, więc, tak. No właśnie, ale powiem ci tak. szczerze, odnośnie mojej książki, ja mimo wszystko stawiam siebie w tym nurcie literatury obyczajowej. Jeżeli w ogóle, bo pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak literatura kobieca, czy my możemy w ogóle w gatunkach literackich, jeśli tak w ogóle już głęboko idziemy, w ogóle coś takiego wyróżnić? No, my się o to właśnie sprzeczaliśmy z profesorami literatury i były zdania bardzo podzielone. Wydaje mi się, że to już było 10 lat temu, czy tam ile, więc mogło się też coś zmienić od tego czasu. Natomiast ja, tak jak ci mówiłam na naszym spotkaniu, ja uważam siebie za autorkę, która pisze książki o relacjach pomiędzy ludźmi, o patologiach w relacjach, o tym, jak nasze relacje międzyludzkie w ogóle budują nas w społeczeństwie. Taka definicja. I wydaje mi się, że to jest jakaś dobra definicja literatury obyczajowej. I na przykład w Twojej winie mamy silnego męskiego bohatera, który dostaje też swoje rozdziały. Natomiast u ciebie, w domu sekretów, dobrze odmieniam, bo widzisz, już nawet nie wiem, też, no nie wiem, dla mnie to jest literatura z pazurem, w której jest wielokulturowość, w której jest motyw miasta, w której mamy tajemnice, czyli takie rzeczy, które też no, grubo wychodzą poza tą taką klasyfikację wyłącznie stawiania na jakąś emocjonalność kobiety, na perypetie nawet kobiet, bo u ciebie oczywiście są kobiety, ale też jest bardzo złożona fabuła. Masz ogrom bohaterów, taki podział, który wymaga też od czytelnika, a wydaje mi się, że trochę też wszedł taki stereotyp na rynku. I ja mówię stereotyp, nie mówię, że tak jest. Że literatura kobieca bardzo mało od czytelnika wymaga.
Pytanie, czy tak uważasz, czy zauważyłaś coś takiego, czy raczej uważasz, że to jest tylko krzywdzący po prostu stereotyp? Wiesz co, no ja bym powiedziała, że to jest trochę krzywdzący stereotyp, bo no ja mogę teraz się wypowiedzieć jako autorka, jako czytelniczka też, a nie jako osoba, która robi badania marketingowe rynku, jak wygląda rynek czytelniczy i jak wygląda rynek wydawniczy, bo szczerze mówiąc na tym się dotąd nie skupiałam i po prostu napisałam książkę, która mnie osobiście jakoś grała w duszy i to było to, co no ja chciałam napisać, to mnie interesowało. Nie wyobrażam sobie w ogóle pisać czegoś, co mnie nie interesuje jakby i to był temat, który zwrócił moją uwagę. I ja w ten sposób nie podchodziłam, może to dobrze, może źle. W każdym razie w moim pisaniu do tej pory no nie było takiej chłodnej kalkulacji, gdzie to na rynku trafi później, gdzie to trafi na rynek, jaką to będzie miało okładkę. Nie Etykietkę. patrzyłam zupełnie, czy etykietkę, zupełnie nie patrzyłam od tej strony. Może to też jakby źle, może to jest też cecha osoby, która no jednak nie mam dużego doświadczenia wydawniczego, bo jeśli chodzi o pisanie tekstów, to już trochę tak, natomiast tutaj wydawniczego, no rzeczywiście nie jest to szereg wielu wydawców i wielu książek u mnie. Dopiero postrzegam siebie jako osobę, która może już dużo, dużo dokonała, w sensie przeszłam dość długą drogę, żeby dojść do tego punktu, jak jestem, natomiast osobą doświadczoną na rynku wydawniczym jeszcze nie jestem. I jakoś postrzegam to bardziej. No, ja też pisząc Dom Sekretów, miałam taki pomysł właśnie, żeby się przeciwstawić, trochę miałam taki wyjściowy pomysł, żeby się przeciwstawić takim właśnie klasyfikacjom, wiesz? Tu u A mnie jeszcze nie akurat udało poszło ci się. o. Tak, u mnie poszło akurat o multikulturowość i w ogóle o narodowości różne, bo to był punkt wyjściowy i taki pomysł mi przyszedł do głowy, żeby tutaj napisać o różnorodności, akurat pod tym kątem, od tego wychodząc, bo Łódź jest akurat różnorodna, była, właśnie była różnorodna pod tym kątem narodowościowym i z tego jakby wyszłam, więc moim motto tutaj była różnorodność, tak, żeby pokazać, jak kiedyś było, jaka była różnorodność. Więc ja też przez to, dzięki temu, że jakby sama przeszłam przez tworzenie tej powieści, no to sama też jakby przepracowałam pewne rzeczy u siebie. Ja już teraz też zwracam uwagę, tak się łapię na tym, że mówię sobie, ale zaraz, zaraz, Natalia. Powiedziałam tam w którymś wywiadzie do kogoś, że młodzi ludzie teraz to są tacy i tacy. Ja mówię, zaraz, zaraz, stop. Właśnie to jest ta generalizacja, którą robisz sama i cały czas ciągle robisz. Na przykład właśnie literatura kobieca to ma słodkie zakończenia, że nie wiem, młodzi ludzie w tej chwili to są nierozgarnięci, że nie wiem, pracownicy w tej chwili to w ogóle młodzi to pokolenie Y to jest w ogóle jakieś takie, wiesz, no, mówi się stereotypami, mówi się właśnie dzieląc ludzi, kategorie, rzeczy na różne kategorie. No mamy to wpisane jakby, tak, taki proces jest, prawda, No ogólnie. tak. Tak, natomiast no, dzięki temu, że ja tę książkę napisałam, to była ważna może dla mnie, bo zaczęłam zwracać na te rzeczy bardziej uwagę. No Więc jasne. jestem taka trochę ostrożna przy tych różnych klasyfikacjach, ale oczywiście one istnieją, ja ich nie neguję. Może jedyne, co to bym mogła powiedzieć, to że może odrobinę rzeczywiście krzywdzące jest składanie kategorii romans, stawianie znaku równości między romansem a literaturą obyczajową, bo to często jest składane razem, nawet jest taka kategoria literatura obyczajowa i romans. I to idzie To razem. jest na w księgarniach internetowych często to widać. Tak, to jest bardzo częste. I tutaj akurat muszę powiedzieć, to może być krzywdzące, to bym, no bo nie mówię, że romanse są złe, bo dobry romans napisać, wierz mi naprawdę. Zapewne to No jest ja ci sztuka, ja to wierzę. nawet Ja ci ubiorę, wierzę. ponieważ ja wiem, że to jest zupełnie nie dla mnie i nie mam nic przeciwko romansom. Natomiast Tak, jest rzeczywiście trudno obyczaj, napisać a dobrze. romans to jest naprawdę duża różnica. I jeśli ktoś spodziewa się romansu po takiej typowo obyczajowej książce bez romansu i odwrotnie, no to może być wtedy zawiedziony. Więc mieszanie tych dwóch kategorii, no uważam za, no może nie robi to dobrze ogólnie rynkowi, tak? No tak, ale na pewno zwróciłaś uwagę i to jest, no wydaje mi się, że trudno to podważyć, że mamy teraz niewiarygodnie wręcz kategoryzowanie właśnie na półkach, czyli odchodzą autorzy od mieszania gatunków.
dlatego że nie do końca jest to mile widziane, bo tak trudno robi się promocję hybryd. Książek, które na przykład łączą w sobie thriller z romansem albo sensacje, nie wiem, właśnie z literaturą kobiecą. Takie miksy czasem się pojawiają, ale teraz mamy tak bardzo to wyszczególnione. Nie wiem, jest krąg literatury erotycznej, kobiecej, thrillery, sensacja, horrory. I to rządzi na rynku, a trudno znaleźć coś takiego, co jest zawieszone. I ja nawet ostatnio miałam na książkach Zbójeckich z moją przyjaciółką Arletą film o książce takiej autorki o nazwisku Nepomucka. To jest autorka, która tworzyła, już nie żyje, w latach 90. I ona właśnie pisała takie przedziwne hybrydy. Ona napisała połączenie romansu z jakimś gotyckim thrillerem, i myślę sobie, Matko Boska, gdyby ona dzisiaj wysłała coś takiego do wydawcy, to absolutnie nie byłoby możliwości, żeby to się ukazało na rynku. I to się dzieje, tak? Tak bardzo jesteśmy, my jako autorzy też, przynajmniej ja planując książkę i przegadując ją z moim redaktorem, jednak uwzględniam grupę docelową i staram się myśleć o moich czytelniczkach, a nie tak jak zaczynałam debiutem w 2013, kiedy ja myślałam o czytelnikach, tak, żeby wszystkich zadowolić, a teraz wiem, że nie mogę zadowolić wszystkich. Tutaj widzę, że jest pytanie. No Nie wiem, tak, czy spojrzałam zwróciłaś uwagę. sobie. Tak. Jest Natalia pytanie. nas pyta, co powiedziałybyście na Natalia. napisanie książki razem? No, Natalia. myślę, że no, kwestia do rozważenia, odpowiedź dyplomatycznie. Nie, no, myśmy się poznały kiedy? W piątek, tak? Czyli w piątek. No, jesteśmy bardzo Świeża świeżo przyjaźń. znajomością. Zeszły piątek. No, było bardzo owocne, fajne spotkanie. Masz też bardzo fajnego psa, no i w ogóle super, bardzo mi się to podobało. Tak, Czerniczek teraz leży na Więc. kanapie. Więc ja myślę, że ten kontakt na pewno będzie. Natomiast, No, bo ja ale wiem, że właśnie, ty a już propos piszesz tego. kolejną książkę, więc jesteś w trakcie redakcji, więc teraz jesteś zajęta kolejną książką. No tam, I w myślę, że trakcie jakieś redakcji. Fajnie. duety na to na przyszłość, tak? To Na znaczy, to jest przyszłość. w ogóle bardzo takie ciekawe pytanie, które mogę też zadać tobie, bo ja jak zobaczyłam, że jest bardzo dużo duetów na rynku, to byłam tym nawet trochę taka zdziwiona i nie wiedziałam w ogóle, jak taka praca może wyglądać i jak to jest z tą niezależnością autora, który jednak nagle zaczyna dzielić tekst z drugą osobą, która też może mieć uwagi, inną wizję tego, co powstaje. Myślisz, że byłabyś w stanie się tak podzielić tym artystycznym Wiesz poletkiem? co, szczerze mówiąc, w tej chwili nie. Ponieważ w tej chwili Aha. ja jeszcze jestem, no tak jak mówiłam, no nie mam na koncie, nie wiem, 16, 17, 20 książek wydanych, tak jak część właśnie autorów. No jeszcze mam potrzebę jakby eksperymentować trochę sama, tak? No tak. Natomiast oczywiście pisanie z innym autorem może być bardzo wzbogacające, bo wtedy się uczysz. Uczysz się wtedy, jeśli z kimś pracujesz, i w ogóle tego mi trochę brakuje, brakowało dotąd, żeby no, brać te uwagi od drugiej osoby, żeby jakiś taki czytacz pierwszy był, Tak który zwany by beta też reader. właśnie, ale taki, który by naprawdę się znał, w sensie, który by. Zresztą, no, ja pracuję jako copywriter i często mam uwagi na temat różnych tekstów, i ja wiem, że można wspólnie, że wspólna praca nad tekstem, ja wiem, co to znaczy, i że można tą drogą dojść do naprawdę bardzo dużych rzeczy i bardzo wiele się nauczyć. Tak. Natomiast, no, Słuchaj, a ja, szczerze mówiąc, no. no nie wiem, czy teraz, tak? Więc to nie sądzę. No tak, ja też jeszcze nie wiem i też byłoby to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Natomiast ja chciałam jeszcze się wrócić, bo ty pisząc swoją powieść Dom Sekretów, przypomnijmy, premiera była w sierpniu i dzisiaj w ogóle możecie nasze książki kupić z rabatem 50%. Na tym banerze wyświetla wam się informacja. Natomiast tak się zastanawiam, bo kolejnym krzywdzącym stereotypem, który dotyczy literatury kobiecej, możesz się ze mną zgodzić albo nie, jest to, że tam nie ma tak dużego researchu, ponieważ pisząc książki o emocjach, nie zawsze musisz się zagłębiać, nie wiadomo jak, w dzieła związane, nie wiem, z medycyną na przykład, albo z prawem, albo nie wiadomo z czym. Natomiast ty pisząc Dom Sekretów, no to musiałaś ten research zrobić bardzo dogłębny, bo piszesz o Łodzi, o tej wielokulturowości, o historii,
o ludziach, którzy mają więcej niż 80 lat i mają jakąś swoją przeszłość. Powiedz mi, czy ty przy każdej swojej książce obyczajowej czy kobiecej chcesz tak pracować na tak dokładnym researchu, co sprawia też, że ta książka jednak wolniej powstaje, tak? To nie jest tak, że napiszesz książkę w 3 miesiące. No tak, w ogóle powstawanie tej książki było bardzo długie i złożone, bo ja zaczęłam ją pisać w 2010 roku. Te sceny. No, wiesz, ja może nie powinnam się przyznawać, bo to by znaczyło, że no. Ale nie, to bardzo fajnie, bo to znaczy, że masz super dystans do tekstu. Tak. No więc w 2010 napisałam te sceny, ty pewnie je znasz, ci, którzy czytali też być może już, które były poświęcone Annie Wilhelminie na samym początku. Właśnie dziedziczka fortuny. Tam ojciec jej w karty przegrał pieniądze, dawny fabrykant, no to jest Łódź, więc to tak wyglądało, no i to tak trochę napisane z przymrużeniem oka była. I ja to napisałam w formie opowiadań w 2010 roku, tak mi się po prostu temat nawinął, można powiedzieć. No i takie luźne opowiadania to były. A później, jak się pojawił ten temat taki trochę właśnie odzyskiwania nieruchomości, żydowski, tak było jakiś 2017 rok, we mnie taka iskierka jakaś taka się pojawiła, jak słuchałam tych wiadomości, myślę sobie, kurczę, przecież może bym to wykorzystała, jednak zrobiła z tego coś, jakąś taką historię, która by no, pokazała tę wielokulturowość właśnie, no, muszę skorzystać z tego, że akurat ja znam te miejsca, no i też interesowałam się tymi rzeczami wcześniej, to nie był research, który zrobiłam z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc, bo no, jeszcze w latach 90. dużo czytałam na ten temat, moi rodzice mają bardzo bogatą bibliotekę i tam były książki o Łodzi, albumy o Łodzi. Ja to wszystko przeglądałam, więc to no, akurat w tym wypadku ten research był tak rozłożony w latach, że nie wymagał jakiegoś, nie wiem, rzucania się na encyklopedię czy książki po nocy, wiesz, żeby to jakoś przetrawić. Po prostu wykorzystałam to, co no, jakby już trochę było we mnie. Oczywiście trochę doczytałam, no bo no, trochę musiałam doczytać, ale to już nie był taki, wiesz, gigantyczny strasznie research. Po prostu ja to napisałam, bazując na tym, co już jakoś tam wcześniej znałam. Natomiast no, tak, no nie boję się researchu. I rzeczywiście na pewno, jeśli napiszę jakąś książkę dalej o Łodzi, czy w ogóle o innych czasach, no też będzie musiał ten research być, bo to no, trzeba poważnie, ja się staram poważnie podejść, żeby też nie nazmyślać za bardzo, bo ja z jednej strony lubię zmyślać i więc te moje historie są zupełnie zmyślone, natomiast no jednak one muszą mieć jakieś ale swoje podparcie. Oparte w rzeczywistości, no ale powiedz mi, czy twoim zdaniem, bo moim nie, a widzę, że jednak jest coś takiego w osobach, które krytykują literaturę, że jeżeli jest książka, w której naprawdę bazujesz wyłącznie na własnej fantazji, bo wymyślasz po prostu historię o relacjach międzyludzkich, a te relacje znasz z doświadczenia, no bo każdy z nas doświadcza emocji względem drugiego człowieka, czyli powiedzmy, że to nie jest książka, która ma jakieś fakty historyczne, jakąś topografię miasta, że te książki są jakieś uważane za jakieś takie gorsze, za napisane, nie wiem, na kolanie. Nie wiem, czym się z tobą zgodziła. Ja tutaj jakoś, jak mówię, ja nie śledzę, w ogóle nie śledziłam wcześniej dyskusji na temat tego typu książek, w ogóle takich dyskusji wartościujących. Nie wiem, ja nie mam poczucia, żeby to było jakoś gorsze. Na pewno książka, która nie ma researchu, ale jest napisana w sposób ciekawy, ma ciekawe postacie, które są jakby takie no właśnie o tym prawdziwe, prawdziwe, bo to nie musi być wielki research, naprawdę. Prawdziwe postaci i fabuła, która wciąga, która no jakby jest, no składa się, że tak powiem, fabularnie. No i przede wszystkim bohater jest prawdziwy, tak? I on ma prawdziwe emocje, to są rzeczy. To absolutnie tak, no tu nie musi być naprawdę olbrzymi research. I co więcej, tutaj do tego typu książek, które są oparte właśnie na tym, czyli na relacjach i na pokazaniu, tu nawet trudno tak do końca zrobić research, ponieważ osoba, która nie wiem, no tu trzeba mieć taki ogólny dar właśnie, no właśnie taką opisywania ludzkich. Wrażliwą tak. też osobowość, tak? Tak. Wrażliwą osobowość i trzeba to jakoś umiejętnie napisać. I tu moim zdaniem wielki research potrzebny nie jest.
Ja tutaj nie rozróżniam. No, książka po prostu musi się jakoś tam dobrze czytać. Są, jak mówię, według mnie są bardzo różne książki i też w różnym celu. Ja też patrzę od swojej strony, czytam książki. Jest właśnie taka literatura, jak mówisz, czyli książki, gdzie się dzieje dużo w emocjach i postaci są ważne, ich emocje, Takie ich jak moje. przeżycia i to, co się dzieje, tak. I wówczas ja czytam książkę właśnie szukając tych emocji. To jest dla mnie wtedy ważne, a nie research, czy nie wiem, to, że książka stoi na tej czy na tamtej półce. Więc jeśli te emocje są pokazane w sposób taki żywiołowy, można powiedzieć, taki, no wiesz, są książki z kolei, które się czyta tylko dla researchu, czyli to jest jakby reportaż. Też reportaże też muszą być dobrze napisane, bo miałam już niestety okazję czytać reportaże, które były językowo i też w ogóle no, napisane w sposób niedobry. I to się też nie czytało, więc to też. Ale to wtedy czytam dla researchu. No, książki jak thrillery czy kryminały, to czytasz też po to, żeby się dowiedzieć przede wszystkim, kto zabił, tak? No więc czy co się No tak, wydarzyło? ale wiesz, thriller bez researchu trudno jest napisać, tak? Bo chociażby praca śledczych czy patologa, no tutaj już masz A pierwsze takie. Wiesz, o to mi chodzi. Natomiast ja ci podam przykłady. Podam ci przykłady na przykład jednej z autorek prozy kobiecej, no bo inaczej się tu nie da powiedzieć, Emily Giffin. Jej książki to są bardzo takie klasyczne obyczajówki, opierające się wyłącznie na relacjach pomiędzy ludźmi. Ona nie tworzy jakichś fabuł skomplikowanych, do których trzeba właśnie robić jakiegoś kosmicznego researchu i ona też tych książek wydaje sporo, a mimo to trzyma taką fajną jakość i ona potrafi tymi przyziemnymi historiami zrobić taką fabułę, że ja nie mam jej nic do zarzucenia. Natomiast książką, która mnie absolutnie olśniła i która jest właśnie w nurcie literatury obyczajowej, to jest na przykład taka książka o tytule Eleanor Olimpant ma się całkiem dobrze. Ja ją recenzowałam u siebie na kanale i to jest historia zwyczajnej dziewczyny, która przeżyła w przeszłości naprawdę potworną traumę. My pomalutku odkrywamy sobie te karty, co się zdarzyło, że ona jest dzisiaj taka, jaka jest. Natomiast fabułę tej książki można by było streścić w 5 punktach. Tam się naprawdę dużo nie dzieje. Natomiast język, natomiast emocjonalność, to jak rodzą się relacje, to co ona przeżywa, jest napisane tak fantastycznie, że ja to po prostu chłonęłam i płakałam, bo chciałam też tak pisać. No i ja zawsze widzisz, tak czy wtedy ty się zastanawiasz, ja tak myślę. Czekaj, czy wtedy jak czytasz tego typu książkę, to się w ogóle zastanawiasz, o mój Boże, jaka to jest kategoria, czy to jest, nie wiem, literatura kobieca, czy w ogóle przecież według mnie wtedy to już w ogóle o tym zapominasz, po prostu myślisz sobie, okej, czytam po prostu dobrą książkę, nie? To tak chyba powinno No działać tak, troszkę. no, No, ale z no. drugiej strony też weźmy pod uwagę, że ta książka, jej okładka nie jest okładką literatury kobiecej. Natomiast te książki, które wydawcy chcą tak wyróżnić, czyli lwia część rynku, jednak te okładki często właśnie takie są, już sugerujące tobie w księgarni, po co masz sięgnąć, a po co niekoniecznie, tak? Czyli po tą literaturę obyczajową troszeczkę trudniej jest się schylić, bo ona właśnie czasami nie do końca odpowiada nawet takim gustom, wiesz, takiej estetyki i to też jest jakiś sposób na tą kategoryzację, tak? No wiesz, no tak jak mówiłam, no dla mnie to jak wydawcy dzielą, no ja od tej strony nie podchodzę, przynajmniej na razie, no nie wiem, jakoś nie klasyfikuję tutaj tego w ten sposób. No ja jestem też czytelniczką, ja sięgam na różne półki właśnie, różne powody mam do czytania i właśnie też mam świadomość, że książki są różne i że jeśli sięgam po książkę, nie wiem, kryminalną, to nie mogę się jednocześnie spodziewać, no nie wiem, po obyczaju nie spodziewam się jednocześnie jakiejś akcji takiej w stylu kryminału, wiesz, bo jednak no, co innego jest ważne w tym czytaniu wtedy. Po wszystkim się spodziewam dobrej redakcji oczywiście i tak dalej i opracowania tej książki tak, żeby tam nie było błędów, to jasne. No i też po prostu mam świadomość, że nie wszystko jest dla każdego. Że jak mam ochotę czytać lekką książkę, to biorę lekką książkę. Jak mam ochotę, przecież ja też lubię książki, które są napisane takim dość misternym językiem. Jeśli mam na to ochotę, no to taką po prostu biorę, najczęściej w czasie wakacji, bo w ciągu roku no to trudno jest, człowiek jest zbyt zmęczony wieczorem, żeby czytać książkę. No niestety, A to w ogóle przyznaję się, ciekawe, tak co mam. mówisz, bo na odwrót się robi, że w lato się czyta Wiesz. lekkie, łatwe, przyjemne. Nie, ja akurat mam odwrotnie, ale Aha, wiesz, okej, każdy ma dobrze. inaczej. Ja mam akurat odwrotnie, na wakacje sobie biorę takie coś trudniejszego, bo wtedy mogę się na tym skupić odpowiednio. Na plażę. Ja rozumiem, tak, ależ tak. Ja rozumiem czytelników,
którzy szukają no, prostej lektury, która no, da im rozrywkę. Jestem jak najbardziej za rozrywką w literaturze, o to tu chodzi też. Tak, ja też, ja szukam rozrywki w literaturze, oczywiście. Tak, ale też wiedząc czasem, jak no, osoby są po pracy, zmęczone, dzieci obrobione, obiad ugotowany, nie wiem, no, no ja tego doświadczam wielokrotnie. I jest już godzina, nie wiem, 22 i mam ochotę poczytać książkę. No to ją biorę i często się to kończy tak, że nie wiem, jedna strona, a ja już jestem w ogóle, ja już nie wiem, co czytam, wiesz. I, i wtedy prostota jest dobrze widziana. Wtedy można powiedzieć, prostota jest dobrze widziana. Nie mam nic dobra, przeciwko. Natalia, ale musimy coś powiedzieć szczerze. Musimy powiedzieć szczerze, że Dom Sekretów musiał znaleźć wydawcę Pruszyńskiska, które serdecznie polecamy i które pozdrawiamy przy tej okazji, chociaż jesteśmy na wallu, który jednak pozwala tobie jako autorce napisać coś bardziej wymagającego. Ty nie przyniosłaś historii banalnie prostej, z przewidywalnym zakończeniem, tylko przyniosłaś książkę, która naprawdę raz, że jest objętościowo dosyć duża, no pisana 10 lat, ja to twoja rozumiem. Jest większa, twoja większa. Jest, ale no jednak tutaj z punktu, no jest to kawał książki. I tutaj się coś dzieje, tak? Tutaj jest naprawdę... To pytanie, czy ta twoja książka to jest ta, którą przeczytasz przed snem jedną stronę, czy nie? Jak ty oceniasz swoją książkę? No to jest naprawdę bardzo, to jest to najtrudniejsze pytanie dla autora. Ja nie wiem, czy ja potrafię odpowiedzieć, jak ja oceniam swoją książkę. No, znaczy nie, w sensie uważasz, że jest wymagająca, bo ja uważam, że tak, ale w dobrym znaczeniu, w takim, w którym po lekturze masz wrażenie, że naprawdę w jakiś sposób też i emocjonalnie, ale też jakoś z wiedzą to jest związane, poszerzyły się trochę te horyzonty i to sprawia, że twoja książka, ona się zakotwiczy gdzieś w pamięci, bo przywoływałam ci książki Emily Giffin i powiem ci, że pośród 6 czy 7, które ja przeczytałam, pamiętam tak naprawdę tylko 2, dlatego że one zostały zekranizowane i w ogóle bardzo lubię te książki, natomiast te pozostałe, ich już nie ma w mojej pamięci, rozumiesz? One zniknęły, bo mimo wszystko pustota tych fabuł była zbyt wielka i to umknęło, a zostają we mnie te książki, które czymś zahaczyły i ty haczysz i wydaje mi się, że no, to cię stawia tą po prostu półkę wyżej. To komplement. No tak, no tu, o, dziękuję, zaraz przejdziemy do ciebie. Zaraz, bo proszę Państwa, twoja książka jest jeszcze dłuższa, to muszę powiedzieć, ta twoja wina, tak, którą miałam przyjemność przeczytać. Tak, porównajmy sobie. Nie, no to miło mi, że to mówisz, no miło, no cóż mogę powiedzieć, miło. Ja no, oczywiście staram się pozytywnie podchodzić do tego, co robię, więc jakby w pewnym sensie no, jestem dumna z tego, co zrobiłam i myślę, że no, cieszę się z tej książki i cieszę się, że Pruszyński zdecydował się wydać tę książkę. Miałam trochę szczęścia, bo podpisaliśmy umowę tuż przed pandemią. Nie wiem, co by było, gdyby to było miesiąc później. Tak? Więc no, to było duże szczęście. Ja się z tego cieszę, no bo to było też dużo mojej pracy. No mówię, no to było, powstawało etapami, więc podejrzewam, że jakby to było dość jednorazowe w moim przypadku tego typu, no bo jak ci mówiłam, to powstało na bazie opowiadań, które napisałam lata temu i później połączyłam to współczesną fabułą, chcąc z tego zrobić powieść. No i wiele lat tutaj było ćwiczenia swojego własnego warsztatu, no bo ja naprawdę długo się ćwiczyłam i no nadal, jestem nadal w procesie uczenia się. Ja ciągle postrzegam siebie właśnie jako osobę, która jeszcze ma dużo się... Ćwiczyłaś warsztat? Masz na myśli po prostu pisanie, praca copywritera, czy też tworzenie jakichś innych? To też na pewno, to też, no praca copywritera dała dużo. Nie, to na przykład pomogło, tak? Tak, dużo dała, bo ci powiem, że w pracy copywritera się bardziej zwraca uwagę na pojedyncze słowa, w sensie bardziej, trzeba bardzo, bardzo każde słowo ważyć, że tak powiem, a mam wrażenie, że właśnie w tej literaturze obyczajowej przynajmniej no ja tak trochę piszę i pomoże to się zmieni, no nie wiem, że tak płynie mi ten taki, wiesz, potok tych słów i tych myśli. Staram się zwracać uwagi na słowa, ale już nie tak jak w copywritingu, że każde słowo jest ważne, absolutnie musisz to mierzyć, wiesz, więc to na pewno taka dyscyplina weszła.
Dużo miałam różnych prób, które sama wyrzucałam do kosza. No to może albo ktoś inny wyrzucał. No więc generalnie Dokładnie to wiem, a ja historia miałam jest, podobnie. tak, historia jest bardzo długa i też postrzegam, że nadal jeszcze mam wiele do nauki tutaj. Też no dlatego mówię, no pisanie w dwójkę na pewno byłoby czymś bardzo, bardzo takim, tylko no to może później Wymagającym. też, ale nie, przyniosłoby pewnie dużo, dużo pożytku, tak, i ogólnie nauki. Dużo, ale też doświadczenie życiowe też dużo daje, myślę, bo tak jednak no, jestem po tej 40 i tak sobie myślę, że te 10 czy 15 lat temu no po prostu no, nie miałam tych doświadczeń, które mam ogólnie i no, też wzbogacają jakoś, się takie, nabiera takiego czegoś, no, tak jakby no, głębiej się, nie wiem, no, trudno mi mówić Okej, o tym, mogę cię ale wybawić. wybawisz mnie, więc powiedz teraz, Tak. To no ja właśnie, ale u wybawię, ciebie bo. był research, no. Tak, wybacz. Oczywiście, tak. U mnie A, też był research tylko inny. i inny, to znaczy inny i nie inny. Jeżeli chodzi o twoją winę, to ja, ponieważ moim tutaj takim motywem przewodnim, na co zwracają uwagę wszystkie czytelniczki, jest socjopata. Zresztą sama też byłaś zaciekawiona i też taka zdziwiona trochę, że tak ten socjopata na tym pierwszym planie. I ja oczywiście przeczytałam książki naukowe, które trochę opowiadają o socjopatii, o socjopatach, o tym, kim są ci ludzie, co to w ogóle jest ta socjopatia, jak to traktować i tak dalej. I no bez tego ja nie wyobrażam sobie stworzyć postaci socjopaty, bo wiem, że czytelniczka, która by po to sięgnęła, to by mnie wyśmiała, gdybym przypisała mu jakieś cechy, których socjopata mieć nie może, tak? Więc to jest taka rzecz. Natomiast mój research to jest często grzebanie w sieci, na forach internetowych. To jest także, to są rozmowy z kobietami, bo to, do czego ja się na pewno mogę przyznać, to, że ja piszę rzeczywiście z myślą o kobietach, dlatego że ja z nimi rozmawiam, że ja je pytam o emocje, że one mnie interesują. Mnie interesują kobiety, ale też interesują mnie bardzo ich relacje z rodziną, z partnerem, z przyjaciółmi, i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie to fokusowanie się na żeńskich postaciach, no, gdzieś tam właśnie wtłacza mnie bardziej w ten krąg literatury obyczajowej. Zresztą, no nie wiem, czy ty też to usłyszałaś, ale to jest dosyć powszechna wiedza, że nasze czytelniczki lubią utożsamiać się z tymi bohaterkami, które my tworzymy. I to jest też pewna odpowiedzialność, bo jeżeli lubią się utożsamiać, no to znaczy, że być może też chłoną od nich jakąś wiedzę, może właśnie oczekują tego happy endu, czy tego dobrego zakończenia, bo jeżeli utożsamiam się z bohaterką, to chciałabym też mieć takie życie dobre, tak jak ona, żeby mieć to, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że literatura kobieca, czy też może nawet obyczajowa, ale bardziej kobieca ma nieść nadzieję. I ta nadzieja, która jest od pierwszej strony do ostatniej, jest, mi się wydaje, w tej literaturze kobiecej bardziej widoczna. Natomiast to, co jeszcze wydaje mi się jest ważne w ogóle w tym kręgu literatury, czy kobiecej, czy obyczajowo kobiecej, czy jakkolwiek to nazwiemy, to są czytelniczki, bo nie wiem, jakie ty masz doświadczenie po swoim debiucie, który faktycznie miałaś raptem kilka tygodni temu, więc to jest świeża sprawa, ale ja już trochę w tym siedzę i wiem, że faktycznie No nie, czytelniczki debiut są. miałam w 2013, To tak 14. jak ja. Znaczy to rok później. Ale chodzi No mi o tak, to, no że to się teraz jakoś się bardziej uplasowałaś w jakimś tam konkretnym miejscu i pewnie czytelniczki do ciebie przychodzą, ale do mnie przychodzą i ja wiem, że to są osoby bardzo zainteresowane moją osobą, które chcą o mnie coś wiedzieć, które traktują mnie nie jako jakąś anonimową postać, tylko one chcą wiedzieć, kim jest Danuta Awolusi, co robi, lubi, co lubi robić, co lubi czytać, co lubi jeść. Im są potrzebne media społecznościowe, żeby do mnie napisać. Do ciebie na pewno też, do mnie piszą dziewczyny. Słuchaj, przeczytałam twoją książkę, Twoja wina, i ja mam dokładnie taką samą historię z moim partnerem. Ja mam taką samą historię z moją mamą, z moim tatą. Powiedz mi, jak ty to widzisz, co ja mam robić? Często są takie pytania bardzo intymne. Poradź mi, powiedz mi, skąd wzięłaś tę historię? Czy ty poznałaś kogoś takiego, bo ja sobie nie radzę. I to jest chyba bardzo I ważne w tej literaturze. no to rzeczywiście można poczuć tego rodzaju misję, no, żeby tym osobom jakby tam radzić i tak dalej. Ty, Natomiast no nie, nigdy rzeczywiście, nie radzić, nigdy nie radzić. no,
Dlatego No tak, unikam. bo Ja po prostu staram się tak, no to. rozmawiać, rozmawiać. No tak, czytelniczki rzeczywiście i to umożliwia internet i w ogóle grupy internetowe. No to jest tak jak kiedyś był jakiś, wiesz, w dawnych czasach baby siedziały przed domem i nie wiem, łuskały fasolę, tak? I sobie gadały przy okazji, albo, no nie wiem, bób, no nie wiem, cokolwiek. No w każdym razie były tego typu bardziej relacje. No to w tej chwili to widzę, że te różne grupy właśnie, to też dają kobietom takie poczucie przynależności do jakiejś, no, grupy właśnie. I to jest bardzo cenne i ważne. I ta książka, książki są właśnie tym, co te kobiety łączy. Ja myślę, że w ogóle potrzebujemy czegoś takiego w społeczeństwie obecnie, tak? I jakby można powiedzieć, że to zeszło do internetu, bo bardziej w internecie niż na przykład wśród sąsiadów. Nie wiem, no ja mam takie spostrzeżenie akurat No tu, gdzie tak. mieszkam. Wydaje mi się, Może że ty błędne. powiedziałaś to. No i to jest szczególnie ważne. I to jest też to, czego szukają kobiety właśnie czytając i w literaturze, i w tych rzeczach związanych czyli w tych około literackich, które im internet teraz umożliwia, czy spotkania w bibliotekach. To jest naprawdę cenne. Ja ci powiem, że wcześniej nie zwracałam na to uwagi. Teraz, no, krótki mam rzeczywiście, bo ja utworzyłam swoje konto facebookowe autorskie w sierpniu, a Instagrama tydzień temu, więc to naprawdę mam bardzo krótkie doświadczenie, ale zdążyłam już tam być w paru grupach. Tam miałam jakiś live i czat, i jestem, no, w ogóle. Bardzo mile, jakby zaskoczona, jak to wszystko się kręci, jak te kobiety właśnie Jak są. dziewczyny są zaangażowane, tak. Tak, są zaangażowane. No, to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Odkrywam dopiero tutaj to wszystko. I fajne, no kobiety siebie tak, no ludzie siebie ogólnie potrzebują, a już teraz, zwłaszcza w tej pandemii, no to też daje możliwość stworzenia jakby to wspólnoty jakiejś, tak? No ja to tak widzę od tej strony. Dobre słowo użyłaś, bo to już są takie. Zresztą ja widzę, że jak chodzę sobie po tych różnych forach, grupach, gdzie są dziewczyny, to są naprawdę często te same twarze, które ja zaczynam już kojarzyć. Do mnie się też zgłaszają administratorki takich grup. To są bardzo fajne kobiety, które kochają czytać właśnie prozę obyczajową, kobiecą, romanse. Wszystkie te książki bardzo silnie związane z tą relacją międzyludzką, z obyczajowością, i im tak bardzo zależy, żeby się integrować, żeby się poznawać, żeby. I też bardzo, nie wiem, czy zauważyłaś, miły trend, lubię i Tak. czytam polskich autorów, czyli my, autorki Tak. prozy kobiecej czy obyczajowej, cały czas się to przewija przez ten nasz live, jesteśmy po prostu wyciągane na światło dzienne, że czytajmy polskich autorów. I wiesz, nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale ja pamiętam, że jeszcze 8 lat temu, 9, kiedy ja zakładałam w ogóle mój blog Książki Zbójeckie, recenzencki, to panowała taka dyskusja wśród blogerów, dlaczego my nie lubimy polskich autorów, co sprawia, że nie czytamy polskich autorów. I teraz nagle się okazuje, że się ten trend odwrócił wręcz w drugą stronę, czyli czytajmy polskich autorów, bo oni są super fajni i przede wszystkim sprawmy, żeby oni nie byli anonimowi. I nie wiem, czy ty jesteś w ogóle w jakichś takich grupach fanowskich różnych autorek naszych polskich. Ja jestem i wiem, że tam atmosfera to panuje taka jak u koleżanki na kawie, że się rano No witamy, że pijemy razem tak. kawę, gadamy o włosach, o paznokciach. To jest potrzebne. Jest dużo, dużo mam wśród czytających kobiet, dużo właśnie pań, które właśnie też tego tak, no, na co dzień potrzebują, rzeczywiście. No i tak, coś miałam powiedzieć, ale mi umknęło. A, miałam powiedzieć, że tak, rozmawiamy sobie o naszych czytelniczkach, ale mam nadzieję, nie wiem ile, ale no my mówimy do was, drogie panie, które tutaj zapewne nas słuchacie, oglądacie i w ogóle, więc to mówimy do was. Sobie sprawdziłam przy okazji, czy nie ma jakiegoś pytania ciekawego, ale w tej chwili mi się nie pojawiło żadne od was. Właśnie byłam ciekawa właśnie tej interakcji, tak, jak to by wyglądało. Ale miałam jeszcze pytanie do ciebie, ponieważ rzeczywiście, no, ta książka, Twoja wina, no, jest tam socjopata. No i chciałam zapytać, jak tworzysz taką postać? W sensie, czy ty musiałaś odczuć to, jak on się zachowywał? Czy ty, nie wiem, wychodziłaś z pokoju po napisaniu jakiejś sceny, gdzie Adam brykał jako socjopata, tak? Czyli pokazywał swoje rogi. Czy po tej Oj tak. scenie, to nie wiem, Danuta wychodziła i po prostu miała wrażenie, że jest socjopatą, że nie wiem, że przeniknął jakoś do ciebie. Jak ty sobie z tym radzisz? To mnie ciekawi.
Wiesz co, powiem ci, że nie do końca, nie do końca, dlatego że ja bardzo, bardzo opracowuję sobie plan pracy i całą postać na przykład Adama Swobody, więc ja już wiem dokładnie, co on zrobi i jak on skończy. Natomiast powiem ci tak, jak w 2013 roku pisałam moją pierwszą debiutancką powieść, no jak pierwszą to debiutancką, natomiast i wtedy byłam taką autorką nieopierzoną, w ogóle totalnie nic nie wiedziałam. I ja wtedy miałam tak silne poczucie jedności z bohaterami, że kiedy skończyłam pisać tą moją pierwszą książkę, to ja przez tydzień chodziłam w takiej żałobie, ale naprawdę w żałobie. Ja po prostu nie chciałam jeść, ja nie umiałam o niczym innym myśleć, ja tęskniłam za nimi i to było niesamowite doświadczenie. Natomiast teraz mam już trochę chyba większą świadomość, zdaję sobie sprawę z większej ilości rzeczy, które dotyczą pracy pisarza i aż tak nie wczuwam się w te emocje. Natomiast nie wiem jak ty, ale kiedy ja piszę jakąś książkę, to moi bohaterowie ze mną chodzą przez cały dzień. Po prostu oni są przy mnie. Ja idę do sklepu, do warzywniaka i ja sobie myślę o Adamie Swobodzie. Ja płacę przy kasie, myślę o Marcelinie. Sama przyjemność, Idzie taki spać. przyjemny typek. Tak, i on za mną chodzi. I to jest tak, że ja mam ten plan, o którym wspominałam, bardzo skrupulatnie napisany, bo ja lubię planować. I nagle, jak jestem pod prysznicem i myślę o Adamie, to przychodzi mi jakaś nowa myśl. Ja sobie tą jego, przypuśćmy Adama, ale załóżmy też i Marceliny, ja tą osobowość tak rozpracowuję w głowie, że mi przychodzą do głowy nowe rzeczy, które on mógłby poczuć albo pomyśleć. I dla mnie w ogóle w trakcie pisania książki moje postacie są żywymi ludźmi, którzy naprawdę istnieją w sieci, w świecie, więc ja ich mogę poznawać. I właśnie przez to, że ja o nich ciągle myślę, że wyobrażam sobie, co oni by zrobili w takiej prostej sytuacji, jak ja przeżywam w ciągu dnia, to sprawia, że mi też wpadają nowe rzeczy. Więc ja w ten sposób przeżywam pisanie książki. I w momencie, w którym kończę moją historię z nimi, przygodę, oni ode mnie odchodzą i już później nie wracają. To jest w ogóle ciekawe, dlatego że wiem, że są autorki, znaczy nie, że wiem, to widzę to, które tworzą sagi, które tworzą wielotomowe powieści z tymi samymi bohaterami. Ja tego jeszcze nie próbowałam, ale wyobrażam sobie, jak bardzo one, te autorki, muszą lubić swoich bohaterów, więc oni muszą być im bliscy, że decydują się właśnie im poświęcić swoje kolejne książki. A to nie jest tak, że autor w ogóle powinien lubić swoich bohaterów, co byś tu powiedziała? Myślę, że musi być nimi zafascynowany, bo czy można lubić Adama Swobodę, który niszczy ludzi, depcze ich jak robaki? No, o to chodzi, ale ja jestem Adamem zafascynowana. Mnie absolutnie poraża to, jak można tak działać. I ja wiem, że Adam Swoboda i każdy z moich bohaterów to jest człowiek, który naprawdę mógłby istnieć i dokładnie tak mógłby postąpić, bo właśnie to staram się naśladować w mojej twórczości. To, co rzeczywiście mogłoby być miejsce. Ja nie piszę true story, to nie są żadne reportaże, ale wydaje mi się, że właśnie ten taki research emocjonalny, czyli ja sobie słucham historii innych kobiet, ja słucham, co one, jak one reagują na różne rzeczy, na Ale różne wiesz, teraz historie. ja ci może ci teraz przerwę, ale tak ja przynajmniej tu podchodzę do różnych postaci, ale też kiedy je czytam nawet, czy czytam postać daną, że dobrze jest spojrzeć na postać z dwóch stron, że nawet taki Adam Swoboda ma jakieś swoje rzeczy, które no jakby jego wizerunek no, pogłębiają, tudzież no, nie jest aż taki stuprocentowo zły, bo no, akurat w przypadku socjopatów to jest na pewno to, że on kompletnie jakby, on nie ma relacji, tak? On też No traci. nie ma I sumienia. tutaj nie ma sumienia, ale też nie ma relacji. I on przez to bardzo wiele rzeczy traci. I Tak. można pokazywać postać, która jest negatywna, właśnie pokazując też to, no, że ten człowiek no, przez tą swoją negatywność on no też ma koszty, też on ponosi, chociaż no nie wiem, czy on sobie Tak. zdaje sprawę, bo to socjopaci sobie w ogóle zdają sprawę, ale to jest właśnie to Niektórzy sobie pytanie. zdają Tak, i powiedziałaś coś bardzo no. fajnego, bo ja czytałam w wywiadach z socjopatami, tymi, którzy są świadomi siebie, którzy poszli w ogóle rozmawiać o tym, A co się są w z ogóle nimi dzieje, tacy? że oczywiście, że są, tak. I oni Bo. opowiadają o sobie jako o ludziach, którzy mają problem, bo są bardzo samotni, ponieważ nie potrafią stworzyć relacji z drugim człowiekiem.
Czasami właśnie jako osoby nieszczęśliwe, ponieważ widzą, że no, ich zachowanie jest też często autodestrukcyjne i destrukcyjne dla innych. I tak to postrzegają, więc to, co mówisz, to tak. Widzisz, jesteś czytelniczką tak. empatyczną, która potrafi, no właśnie, spojrzeć na postać z różnych stron. I to jest, to chyba kocham najbardziej. Kiedy ja wypuszczam książkę, mam o niej jakieś swoje własne wyobrażenia, bo mnie się wydaje, że Adam jest taki, bo tak go opisałam, a potem się nagle okazuje, że moja czytelniczka zupełnie inaczej go odbiera. O, widzę, że Rozala do nas pisze. Jest pytanie, o, jakie są wasze ulubione autorki? Dała nam Rozala dwa pytania dobrze. I wydaje mi się, że to będą nasze dwa ostatnie pytania dzisiaj, bo już zaraz minie nam godzina. No dobrze. To cóż, to może zadam to pytanie jedno. Jakie są wasze ulubione autorki? Tu już częściowo... do ciebie miało, pytanie, zadałam tobie. Natalia Bieniek, taka jest dziewczyna, słuchajcie, także polecam. No widzicie, wybrnęłaś, jeżeli... kochana, wybrnęłaś, dobrze, dalej. No. Akurat jeżeli chodzi o taki świat, no Emily Giffin to jest jedna z moich ulubionych autorek i lubię sięgać po jej książki, wiem, że ona jest jakąś taką marką, natomiast z polskich autorek no to jest wiele, które śledzę, obserwuję, lubię Nataszę Sochę, którą serdecznie pozdrawiam i ona właśnie pisze takie książki, takie jak ty, takie trochę jak ja, w sensie trudno je tak wtłoczyć jednoznacznie w ten krąg literatury kobiecej, to jest taka obyczajowa i naprawdę ja podziwiam Nataszę też za to, że ona cały czas trzyma poziom literacki po prostu i to mnie super zawsze fascynuje i tego chcę się uczyć, żeby bez względu co piszesz, o kim piszesz, jaka jest fabuła twojej książki, trzymaj poziom językowy, bo to jest twoja praca, jesteś pisarzem, czyli po prostu pracujesz słowem. Czyli to jakby to mówisz sobie, tak? To jest jakby tak też tak, wnioski. Tak. No dobrze. Co ja z polskich autorek? No ja lubię Magdę Majcher, która zresztą no, napisała polecajkę na moją książkę, za co dziękuję. Tak, no Magda to jest nasza gwiazdeczka. Tak. Ja lubię Magdę, ja ją lubiłam już lata temu w ogóle no, zwłaszcza jej książki, które zahaczają trochę o problematykę historyczną, czyli Sagę nad Moską i książkę, którą napisała o powstaniu, która się dzieje podczas powstania warszawskiego i to jest właśnie ten rodzaj książek, który ja szczególnie tak, szczególnie lubię, bo tutaj jest historia właśnie obyczajowa, historia zwykłych ludzi właśnie, którzy brali udział w takich, mieli swoje losy pogmatwane w dziwnych czasach i musieli sobie z tym radzić. I to są właśnie zwykli ludzie, bez takiego operowania wielkimi liczbami, czyli to jest właśnie Kowalski, no to tak. I to jest właśnie to, co jakby no, mnie jest osobiście bliskie, żeby w ten sposób pisać tak i tak czytać, żeby wpleść historię też w życie normalnych, zwykłych, takich no, zwykłych ludzi, tak? Nie pisać wielkimi liczbami. Tak, nie pisać wielkimi liczbami, nie wiem, tak jakoś oceniająco bardzo, wartościująco, tylko po prostu ludzie jednostkowi, tak? Którzy po prostu mieli jakieś swoje decyzje, które podjęli. No i to jest właśnie ta autorka, o której chciałam tu wspomnieć. No dobra, to pozostaje nam jeszcze zareklamować siebie nawzajem. Czy chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? No cóż, no nie wiem. Dobra, zaczynaj. Dobra, ja to tak. Ja zacznę. Słuchajcie, pracuję w reklamie, ale nie znam się na tym. Chciałam wam zarekomendować, czekajcie, żebyście dobrze widzieli. Dom sekretu. Słuchajcie, to jest książka, która... wciągnie was w naprawdę wiele różnych opowieści. Mamy tu fajne relacje, ciepłe, mamy wiedzę, mamy coś więcej, mamy ciekawostki, mamy też poczucie humoru, bo Natalia to jest dziewczyna, która potrafi rozbawić, która potrafi tworzyć nietuzinkowe postaci i wydaje mi się, że to jest fajna książka na wszystkie pory roku, a szczególnie na jesień i na zimę. Pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, to ta książka też daje takie wytchnienie, bo naprawdę w tej łodzi można się zgubić. Można tam sobie wejść i po prostu posiedzieć i oderwać się od tej rzeczywistości. Także pięknie wydana, fajna na prezent, też zbliżają się ku temu okazje, także niech Natalia ma fajny start i dajcie jej motywację,
czytając, żeby pisała kolejną powieść. Natalia. No dobrze, czas nam się kończy, to teraz wypada mi zrobić podobną rzecz z twoją książką i właściwie mogłabym przekleić twoją wypowiedź w dużej części, zaraz tu dobrze, no nie mogę trafić na kamerkę, no widzicie. No więc tak, to jest książka, którą ja przynajmniej tak rozumiem trochę ku przestrodze, naprawdę się wiele dowiedziałam o takich no, zaburzonych relacjach. I rzeczywiście, no cóż powiedzieć, no nie jest to książka bardzo słodka, czy no w takim sensie odprężającym, ale no, niektóre sceny są dość mocne. Ja się wiele dowiedziałam o socjopatach i rzeczywiście tak trochę ku przestrodze paniom polecam. Tu jest no, tak psychologicznie rzeczywiście wiele rzeczy pokazanych, widać ten research, tak, widać tutaj, no więc no i też mocny koniec, który mnie wciągnął totalnie, więc końcówka jest naprawdę mocna. No i cóż. No słuchajcie, no to tyle. No, 50% rabatu na Inverso, słuchajcie, no to jest żalnie. Czyli no, zobaczcie, jak kupicie moją książkę i książkę Natalii, to tak jakbyście to kupili jedną książkę, nie? No super, w ogóle to jest dwie życia, no tak zwane, ja to tak mówię. Tak, to rzeczywiście, słuchajcie, masz całkowitą rację. Słuchajcie, będziemy się chyba pomalutku żegnać. No tak czy nie? No tak. Jutro poniedziałek, no, słuchajcie. Dziękujemy bardzo. Życzymy Wam dobrej pracy jutro. Kto idzie do pracy, kto nie, tak. Wszystko jedno. W każdym razie dobrego tygodnia życzymy. Nie martwcie się, że jutro jest poniedziałek, bo to też jest piękny dzień. Nie martwcie się, że pogoda ładna nam się skończyła, bo może jeszcze wyjdzie słońce. No to ma wrócić. Tak, no właśnie, więc wszystkiego dobrego. Odnajdujcie w książkach to, co Wam w duszy gra, pasuje. Żeby po prostu, co Wam pasuje, żeby było ciekawie. Próbujcie różnych rzeczy. Również w literaturze, no nie wiem. Jesień wspaniała, połóżcie się z książką, gorącą czekoladą i to jest właśnie to marzenie, które pewnie chciałabym też spełnić. No, jeszcze nam dzisiaj trochę wieczoru zostało, także uciekamy czytać, a Wam dziękujemy. Dziękujemy Ci, Natalia, za Twoje pytania. To mówię do Natalii Kapeli, która się udzielała. Dziękujemy za organizację tego wydarzenia. Dziękujemy Michałowi, wielkiemu bratu. A jeszcze jest spotkanie ze mną autorskie, więc jeśli ktoś będzie w Łodzi drugiego, to jeszcze muszę powiedzieć, że mam spotkanie autorskie w Bibliotece Dygresja w Łodzi drugiego, czyli w przyszły piątek o 17:00. Są zapisy na to wydarzenie. Jeśli ktoś jest w Łodzi, jeśli ktoś ma ochotę z Gdańska przyjechać specjalnie dla mnie, również zapraszam. No właśnie, więc to zakończę. No, to trzymajcie się i koniecznie zaglądajcie. Buziak, pa!